Obok mnie Witalij Nechwiadowicz, który zamknął dzisiaj spotkanie z Condo Hotel z Morlinami. Wasza wygrana 3-0. No i miło tak pieczętować sukces za 3 punkty swojego zespołu. Nie, no oczywiście. Dobrze powiedzieli, że skończyłem. Bo wiem, że zawsze, że chłopaki muszą, jak ja na przykład przegram, to chłopaki muszą jeszcze dalej grać, walczyć. No i zawsze lepiej, jeżeli ja skończę mecz, no i wtedy wszyscy cieszymy się. Zaskoczył cię czymś Karol Szarmach? No, ja myślę, że my oba my zaskoczyli, każdy, on mnie, ja jego, bo graliśmy po raz pierwszy. No i tak obserwowałem kilka meczów Karola, to widziałem, że dobry zawodnik taki, cały czas gra wszystko na stół, to wiedziałem, że będzie ciężko, no i udało się. Zdobyliście 3 punkty dzisiaj w Ostródzie. Kolping, Frak, Jarosław to najlepsza drużyna sezonu zasadniczego? O, ja by tak nie mówił. Ja nie lubię tak mówić, że tam lepsza drużyna. Macie pierwsze miejsce? Nie, no tak, ale zawsze ja oceniam, kiedy się skończy sezon. Jak zagramy w play-offie, które miejsce będzie nasze, to wtedy możemy powiedzieć. Lepszy, albo drugi, albo trzeci. Marzenia są na coś większego niż brązowy medal z tamtego sezonu? Nie, no tak, oczywiście. Zawsze jest cel. W tamtym sezonie zdobyli brązowy i w tym sezonie chcemy oczywiście więcej. Przynajmniej grać w finale, a tam zobaczymy, kto lepszy. Co będziesz robił przez ten miesiąc przed 18 kolejką? Nie, no będę oczywiście trenował, nie będę spał. Będę trenował, pomagał na obozie kadry białoruskiej, bo już sam nie jadę na Mistrzostwo Świata. No i tak, pomału będę trenował. No. A później oglądał i kibicował reprezentacji Białorusi w Tokio, a także może reprezentacji Polski. Nie, no oczywiście. Będę kibicował dwóm drużynom i oczywiście oglądać. Ale ciężko to będzie z Japonii na żywo, bo to będzie w nocy, to no zobaczymy. Jeżeli Białoruś, Polska zagra w finale, to wtedy oczywiście obudzę się i będę oglądał w nocy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tyle Witalij Nechwiadowicz.